Dzień dobry, witajcie. Jeżeli widzieliście mój ostatni filmik, w którym oprowadzałam Was po calutkim ogrodzie, to na pewno zauważacie, jaki nastąpił zwrot akcji w pogodzie. Z dnia na dzień zima przypuściła atak. Sypnęło białym puchem, a mróz szczypie w uszy i trzyma 24 godziny na dobę. Ale to dobrze. Lepiej niech się wymrozi teraz niż w maju. Tak przy okazji to bardzo Wam dziękuję za liczne odwiedziny w pustym styczniowym ogrodzie. Bardzo się cieszę, że razem oglądamy jego rozmaite oblicza, bez udawania, że nie ma gorszych miesięcy w roku. Kto ma ogród, to doskonale wie, że czas od końca listopada do końca lutego nie należy do spektakularnych momentów i czy chcemy, czy też nie, ten czas jakoś trzeba przetrwać. No bo cóż, taki mamy klimat. Nagrywając filmiki dla Was, od samego początku chciałam pokazywać tak zwany real ogrodowy. Rzeczywistość następujących po sobie pór roku. Wiadomo, że ogrodu mi nie przybędzie i wcześniej czy później te widoki każdemu się znudzą, ale póki nie wydarzy się jakiś zwrot w moim życiu, a Wy, widzowie, zechcecie tu zaglądać, to postaram się oprowadzać Was po ogrodzie takim, jaki on jest w poszczególnych miesiącach. Chciałabym nieco odczarować YouTube, a może także zmotywować innych twórców, aby dzielili się nie tylko pięknymi chwilami, wymuskanym widokiem rabat, cudownymi ujęciami w słońcu i w pełni sezonu, gdy rośliny szaleją bujnością liści, kolorami kwiatów, obfitością warzywnika czy owoców z własnego sadu. Mam takie wrażenie, ale być może mylne, że trochę wstydzimy się wszystkiego, co nie jest och i ach. No ale bądźmy szczerzy. Ogrody istnieją także poza okresem wielkiego wow. Liście spadają i gniją. Resztki kwiatów bylin i roślin jednorocznych czernieją lub całkiem znikają po mrozach. Trawy ozdobne, których apogeum piękna ujawnia się we wrześniu i w październiku, pod koniec roku przybierają słomkowy kolor i słomiasty wygląd, a w styczniu zaczynają już latać po całym ogrodzie i bez litości ściółkują ogród suchym sianem. W warzywnikach albo nie ma już nic, albo jest masakra po pozostałościach warzyw. Niby nie są to powody do dumy, ale z drugiej strony tak się przecież dzieje i jest to naturalna kolej rzeczy. Dlaczego więc tak kusi, aby przeskakiwać słabszy czas ogrodu? Dlaczego nie pokazać normalnego faktu z życia swoich roślin? Ale dlaczego w ogóle dzisiaj naszło mnie na takie ogrodowe rozkminy? Otóż ja także oglądam różne filmiki i z wielką chęcią obejrzałabym czyjś ogrodowy bałaganik tak zwyczajnie ku pokrzepieniu. Wtedy do głowy dotarłaby myśl: aha, u niej czy u niego też nie jest idealnie, bo słońce wysuszyło, bo deszcz zalał, bo wiatr połamał, bo listopad wyssał kolory, a grudniowy śnieg przybił wszystko do ziemi, bo w styczniu walają się niezwiązane trawy, a w lutym to już w ogóle panują takie pustki, jakby nic nigdy wcześniej nie rosło. I wiecie co? Byłoby mi chyba raźniej, wiedząc, że ktoś też tak ma. Jeszcze półtora roku temu byłam tylko jednym z widzów na YouTube i powiem Wam szczerze, brakowało mi takich filmików spoza sezonu. Rzeczywistość za oknem była szara, bura i ponura, a w filmikach ciągle lato, najwyżej wczesna jesień. Niby super to inspiracje, ale gdyby tak wkleić w tę sielankę nieco realizmu aktualnej chwili, to zwyczajnie fajniej by się to oglądało. Póki co wciąż jest więcej oglądających niż nagrywających
I super by było utwierdzić widzów, że u nas youtuberów też jest schyłek sezonu, a zima robi reset ogrodu do zera. Zostają szkielety drzew, krzewów i rośliny zimozielone, a cała ta wesoła, kwiatowa ferajna przemija i znika z powierzchni ziemi. Niby jest to oczywiste, niby naturalne, ale jakoś tak unikamy tej prawdy, jakby była wstydem. Kiedy nagrywam dla Was filmiki z ogrodowym bałaganem, z opustoszałymi rabatami, to też mam trochę mieszane uczucia. Jak widz to odbierze, co sobie pomyśli, czy w ogóle jeszcze kiedykolwiek wróci, czy odwrotnie, powie nigdy więcej, bo to obraz nędzy i rozpaczy. Ale z drugiej strony wiem, że mądry, inteligentny widz zrozumie przekaz, bo wie, że tak właśnie wygląda życie ogrodu. Od zera do bohatera i odwrotnie. Moi drodzy, tak mnie jakoś wzięło na filozoficzne myśli, a tymczasem gadu gadu i ani się obejrzałam, a znów przemierzamy wspólnie cały ogród w zimowej scenerii. Jest to już ostatni taki zimowy spacer i obiecuję, że nie będę Was więcej zanudzać biało-czarnymi kadrami z ogrodu. Myślę, że macie już wystarczająco dużo takich widoków i coraz łatwiej odnajdujecie się w przestrzeni tej działki. Zbliża się czas ferii zimowych. Trudno przewidzieć, dla których zakątków Polski będą one śnieżne, a dla których nie. Bo jak widzicie, pogoda jest zmienna jak kameleon. Były już takie momenty, kiedy miałam ochotę wystartować w ogród z sekatorem i rzucić się na suche trawy i byliny. Już chciałam uprzątać rabaty, grabić i zwozić po zimowe badziewie na kompost i na siłę jakimś cudem przywołać cieplejsze dni, a tymczasem stop. Ostudziło zapały wielu ogrodników w gorącej wodzie kąpanych. Wychodzące z ziemi czosnki ozdobne, dzióbki krokusów czy tulipanów zmyliły wszystkich. A tymczasem pani zima wprowadziła własne rządy, studząc skutecznie nasze zapały. Póki co musimy się poddać, ale już niedługo nastąpi zwrot na lepsze. Luty będzie już miesiącem wysiewów domowych. Będziemy planować, wysiewać i bawić się roślinami. Czekać na pierwsze wschody, opiekować się malutkimi siewkami i patrzeć, jak zielenią się na naszych parapetach, wprowadzając przedsmak nadchodzącej wiosny. Mam nadzieję, że dzisiejszy zimowy spacer sprawił Wam przyjemność. Mnie także udało się przy okazji spędzić kilka chwil na świeżym powietrzu, dokarmić ptaki i zrobić obchód ogrodu w towarzystwie wiernego kocura. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmiku. Cześć!